Ksiądz Tadeusz Kamiński przyszedł na świat 10 sierpnia 1937 roku w miejscowości Bobrowa w powiecie wieluńskim. Został ochrzczony w parafii Przemienienia Pańskiego w Starokrzepicach. Po II wojnie światowej w 1945 roku rozpoczął naukę w szkole podstawowej, najpierw w swojej rodzinnej miejscowości, a ostatnie 2 lata dojeżdżał do miejscowości Cieciułów. Po jej ukończeniu rozpoczął edukację w niższym seminarium duchownym w Częstochowie. Oprócz egzaminu maturalnego w niższym seminarium zadbał także o maturę państwową, którą zdał w kwietniu 1955 roku w Łodzi Pabianicach. Nie mając żadnych wątpliwości, pewien powołania kapłańskiego, jak mówił, pragnąc poświęcić się Bogu, by prowadzić dusze ludzkie do zbawienia, wstąpił do wyższego seminarium duchownego diecezji częstochowskiej, mieszczącego się wówczas w Krakowie na ulicy Bernardyńskiej 3. W roku 1960, dokładnie 29 czerwca, razem z 32 kolegami otrzymał święcenia kapłańskie z rąk księdza biskupa Zdzisława Golińskiego. Jako wikariusz pracował w miejscowościach Cykarzew, Kiełczygów, Lututów, Częstochowa, Blachownia, Sosnowiec, parafia świętego Andrzeja Boboli, Kłobuck, Częstochowa, parafia świętego Antoniego, Sosnowiec Najświętszego Serca Pana Jezusa, Sosnowcu, parafii świętego Joachima. W 1982 roku otrzymał polecenie tworzenia parafii świętego Floriana w Sosnowcu, w której pracował jako proboszcz przez 30 lat. Był zaangażowany w pracę nie tylko w swojej parafii, ale również na rzecz diecezji, pełniąc przez wiele lat urząd dziekana i wizytatora katechetycznego. W 2012 roku zamieszkał w Będzinie, w domu świętego Józefa, gdzie miał czas na realizowanie swoich pasji. Podtrzymywał ciągle dobre relacje z parafią świętego Floriana, do której zawsze wracał z zadowoleniem i dumą. Zmarł nagle 30 maja 2020 roku, w 60 roku kapłaństwa i 83 roku życia. W sobotę, we Wigilię Zesłania Ducha Świętego, kiedy właśnie wyświęcanych było 2 nowych kapłanów do pracy na niwie pańskiej.